Czołem czołgiści! Z tej strony Multi i dziś witam was już w drugim odcinku ciekawostek z Mińska na temat przyszłości gry World of Tanks. Zapytacie, co tam jeszcze dla nas masz? Całkiem sporo, aczkolwiek uważam, że warto zacząć od śmiesznej historii, bo zdarzyła mi się naprawdę wpadka, ale taka pozytywna, więc mieliśmy liczne prezentacje na temat Nowej grafice w HD i jej optymalizacji była także mowa o mapie lodowiec. Skupiliśmy się na wyglądzie odświeżonego garażu. Była sesja QA, gdzie zadawaliśmy pytania o przyszłość WOTA, na tym się dziś skupimy, ale przed nią niecałą godzinkę gadaliśmy o ścieżce dźwiękowej, i tam wnikaliśmy w szczegóły typu amfiteatr, te sprawy. Wiecie co i jak. I jako, że do tego dnia dość mało spałem, to w pewnym momencie po prostu. Odpłynąłem. A że obok mnie siedział skillu, to tak po chwili, no parę minutek, szturchnął mnie i mówi Hej, wake up, wstawaj! Ja taki, o Jezu, o co chodzi, co się stało, co się dzieje, co się stało się. I mówi mi, że sam planował sobie zrobić drzemkę, ale za głośno zacząłem oddychać. I potem przez parę minut mieliśmy taką bekę. Oczywiście cały czas trwał wywiad, więc musieliśmy być cicho, ale nie mogliśmy się powstrzymać z mojego incydentu. No taka akcja. Z góry wszystkich przepraszam, naprawdę nie chciałem, po prostu to było silniejsze ode mnie. I szanuję nową ścieżkę dźwiękową, po prostu. No, mało spałem i montowałem do późna vloga, także. Sorki. <noise> I teraz chyba już przejdziemy do głównego tematu filmu i od razu mówię na wszystkich kolejnych sesjach i wcześniejszych byłem skupiony. Naturalnie, nie wierzycie? Nie macie dowodów. <noise> Dobra, lecimy. Na początek zacznijmy od wyglądu nowego garażu w HD i planów związanych z jego rozwojem. Tutaj wypada zaznaczyć, że są one bardzo ambitne, ale długoterminowe, więc. Nie wiadomo, kiedy te funkcje miałyby być dodane do gry. Możliwe, że pół rok, możliwe, że rok albo i dłużej. I teraz powiedzmy sobie o nich. Po pierwsze, słuchajcie, dodanie do gry w końcu modeli czołgów z słabymi punktami, czyli funkcja, która jest Wam znana z zewnętrznych stron typu Tanks GG, gdzie możemy zobaczyć, że S100. To ma dość cienką wieżę albo obiekt 140. To ma tutaj takie wielkie garnki, i tam jest tylko 100 mm pancerza. Taka funkcja miałaby być dodana do gry do garażu, aczkolwiek Wargaming zmaga się obecnie z pewnymi problemami, na przykład jak to wprowadzić do gry, aby to było czytelne, nawet dla początkującego gracza, nowicjusza, aby on wiedział, że. Czerwony punkt to twarde, zielony, no to słaby, ile to jest 100 mm wiecie, taka skala dla nowicjuszy, bo my, gracze zaawansowani, nawet już troszkę ogarnięci, wiemy o co kaman. Poza tym kolejna kwestia, to optymalizacja tej funkcji, tak aby nie wiązało się to z lagami w garażu w przypadku słabszych PCów i naturalnie nie było też żadnych bugów z przeglądaniem czołgów. I tutaj na pewno pojawi się odzew ze strony konsolowców, że my to już mamy od dawna. Wiadomo, tam jest taka funkcja dostępna od bardzo, bardzo dawna, ale my tu mówimy o przypadku PC-ów, ten problem jest bardziej skomplikowany, jak widać. I jeszcze jedna ciekawostka. Na pewno też wielu graczy kojarzy skórki 3D, gdzie po prostu było widać, że tu jest silnik w czołgu, tu jest... Magazyn amunicyjny, tamto jak strzelisz, uszkodzisz wieże te kwestie. To również ma być dodane do garażu. Uwaga, niedobite w do garażu, tak abyś mógł zobaczyć, że z przodu obiekta 140 są zbiorniki z paliwem i jak strzelisz tu, to możesz je uszkodzić, ale nie musisz. Bo wiadomo, zawsze jeszcze jest RNG i to ono też decyduje. Ale to gdzie strzelisz ma wpływ, więc ta funkcja również ma się znaleźć w odcie. W przyszłości. Co dalej? E, tutaj powiem Wam, co jest w tym momencie ważniejsze dla Urgimingu. Na pewno chcą dopracować obecny garaż i wprowadzić kolejne wersje, szczególnie na jakieś święta albo też Mistrzostwa e, Świata w Piłce Nożnej, bo to są, wiadomo, też plany, aby ten garaż nie był tylko taki, jak jest obecnie, tylko aby były różne wzory i w zależności od tego, jaka jest. Obecnie okazja, święto, no to na przykład będzie garaż związany z piłką nożną, tak? Albo jakie jest jakieś święto narodowe, to też może będzie zmieniony ten garaż na taką okoliczność. Co mamy dalej? Pojawił się również ode mnie temat polskiej mapy. I tutaj słuchajcie, otrzymałem odpowiedź, że Wargaming chce, aby ta mapa przypominała malinówkę prochorówki. I teraz już wiem, co sobie myślicie, co przecież to są najgorsze mapy. Dlaczego chcą nas tak pokarać? No, dla nich Polska jest takim właśnie państwem, gdzie mamy głównie takie otwarte przestrzenie i chcą właśnie, aby to było też przedstawione, właśnie bardziej płaski teren, pojedyncze górki, ale mapa sama w sobie ma być bardzo otwarta, także, no, wiecie co to znaczy, Tedeki i Arta będzie tam robiła sieczkę. Możliwe, że prędzej czy później nie polubimy tej mapy, <laughs> to było śmieszne. Zależy im ogólnie, aby mapa była bardzo otwarta, Przejrzysta i ciekawa nie może być też identyczna jak prochorówka. Chcą, aby też wyróżniała się większą ilością budynków, aby czołgi ciężkie miały jakieś pole manewru i nie padały od razu od arty bo tak się dzieje na prochorówce. Nie oszukujmy się, to jest po prostu duży problem. Jeśli chodzi o samą mapę, Lodowiec, to tutaj powiem Wam ciekawostkę. Mapa ta była gotowa dla wargamingu już 2,5 roku temu. Tyle, że kiepsko wyglądała, po prostu była brzydka i Wargaming ma taki, miał taki problem tak naprawdę, że nie dodawał map, bo były brzydkie, chcieli poczekać na mapy w HD i wtedy zacząć się w końcu dodawaniem nowych mapek, więc teraz podobno ma to ruszyć, maszyna ruszyła i yy, zaczną dodawać nowe mapki yy, dużo, dużo częściej. Pytanie, czy tak będzie naprawdę? Czas pokaże, ale podobno tak było, że już dawno mieli mapy gotowe, tylko kwestia ich wyglądu po prostu były brzydkie. No zobaczymy. Ja na pewno liczę na to, że będzie ich więcej, bo teraz sporo zniknie i może się okazać, że na dłuższą metę będzie trochę za mało mapy w WOD. Przypominam, ma być 28 map w momencie premiery patcha w marcu z mapami w HD. 28 map to nie jest dużo. I teraz, słuchajcie, lecimy dalej. Od bardzo dawna pytacie się mnie o zbalansowanie czołgów. Dlaczego ten czołg taki słaby nie dostaje buffa? Dlaczego ten czołg nie dostaje nerfa, a jest przecież tak przesadzony? Słuchajcie, tutaj powiem wam, że odpowiedź była bardzo, bardzo ogólnikowa. No, trochę mnie rozczarowała, no bo nic nie mówi, ale wytłumaczę wam to na przykładzie pytanka o Tigera 2. Jeden z community kontrybutorów z... Ze Stanów zapytał, czy Wargaming planuje przyjrzeć się niemieckim czołgom, które są od bardzo dawna przeciętne. I tutaj pojawiła się prosta odpowiedź: Przyglądamy się wszystkim czołgom i w zależności od tego, jaka jest potrzeba, nerfimy albo je buffujemy, tak? Czyli tak naprawdę nic z tego nie wynika: bo, no nie oszukujmy się, Tiger 2 jest słabszy niż konkurencja, a Bafa nie dostaje od bardzo dawna. Najwyraźniej. Taka funkcja tego czołgu Wargamingowi pasuje, wydaje mi się, że oni celowo po prostu chcą, aby niektóre czołgi były słabsze i przez to ich nie ruszają. Wiadomo, to jest już mój domysł, oni tego nie powiedzieli, ale wydaje mi się, że celowo po prostu niektóre pojazdy mają być słabsze, niektóre lepsze. No, taka sytuacja. Kolejne pytanie związane jest z XFM. Słuchajcie, Wargaming tutaj ma coś, co mnie bardzo zdziwiło zrobić. I znowu, to nie jest coś, co się wydarzy już jutro, ale chcą zapewnić graczom możliwość ukrycia statystyk. Serio, ukrycia WN8, yy, nawet jeśli mamy xfm Ktoś zaraz powie, no ale jak to, to powinno być ogólnodostępne. Ty tak sądzisz? Ale są też gracze, którzy bardzo nie lubią na przykład, że ktoś ich wyzywa, bo mają gorszy koloryk albo... Nie lubią tego, że są fokusowani, bo są na przykład fioletem albo niebieskim i jarta ich od razu klepie. Ja tutaj nie chcę wyrażać swojej opinii w tym momencie, bo to jest nieistotne, ale rozumiem obie strony. Rozumiem tych, którzy chcą, aby to było dostępne, i rozumiem też tych, którzy chcą ukryć. Mimo wszystko, Wargaming chce, aby to raczej nie było dostępne w bitwie. Jeśli ktoś sobie tego nie życzy, jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie, ale taka możliwość ma być dodana. Ciekawe co na to twórcy XFMA to też jest śmieszne co oni powiedzą i czy pozwolą jakoś w ogóle też się dogadać Wargamingowi w tej sprawie. No, Wargaming akurat to ma większe pole manewru. Mówi blokujemy tą funkcję i GG dla nich, ale też oni nie będą takimi hamami. Wątpię, aby nie dało się dogadać. Powinni zrobić tak, aby obie strony były zadowolone. Kolejne pytanie padło słuchajcie od Quicky Baby'ego i ono jest związane typowo z jednym czołgiem. Z typem 5 Heavy to jest bardziej ciekawostka, bo większych zmian nie będzie. Po pierwsze, wiem, że typ 5 Heavy zbiera od graczy bardzo takie negatywne opinie, jako Noob Tank. Dlaczego akurat Noob Tank? Bo wystarczy, że strzelisz, i na pewno zadasz damage, jeśli używasz Troll'a. To jest akurat jasne, tak? Prawie zawsze jest damage. Wystarczy, że trafisz czy w gąskę, czy w wieżę, czy w jarzmo, Zwykle wejdzie za 200, 300, 400. Jak cięższy czołg, no to za 1000 nawet. I Quickie Baby nie zapytał tutaj o to, czy planujecie go nerfić, balansować i tak dalej. Padło pytanie, dlaczego jest to czołg, który ma amunicję premium, która zdaje więcej uszkodzeń? I to amunicja jest premium, typowo premium, taka pay to win, bo kosztuje parę razy tyle. Dokładnie jeden pocisk zwykły, który zdaje. Średnio 1100 uszkodzeń kosztuje 1320 srebra. A pocisk premium, który zdaje 300 uszkodzeń i średnio więcej, kosztuje 6400. No to jest typowe pay to win. I Wargaming odpowiedział, że taki mieli plan na ten czołg. I poza tym, początkowo chcieli tutaj dać amunicję hash, która miałaby może i 1100 uszkodzeń, ale miałaby penetrację, może nawet taką jak Godzilla. Wyobrażacie to sobie? Typ 5 Heavy, który strzela za 1100 i ma z 230 peny? No, to by była masakra. To by dopiero była masakra, więc taki plan też był dla Typa. Ale no, zdecydowali się, że byłoby to zbyt OP i z tej opcji zrezygnowali. Mimo wszystko, Typ nie będzie na razie ruszany, przynajmniej tyle wiadomo. Ale wydaje mi się, że prędzej czy później wezmą się za niego, bo. No, wielu grać narzeka na typa, że jest to taki czołg właśnie dla każdego, bo jaki jest problem nim grać? Wystarczy, że klikniesz i zawsze wejdzie. Prawie jak zartą, tam też trzeba tylko trafić. <laughs> no dobra, ten temat mamy już poruszony. Kolejne pytanko, bardziej już takie może zabawne dla Was, ale zadane na poważnie. Skillu, czyli tutaj gracz streamer, zapytał, czy Wargaming. Planuję dodać serwer EU3, gdzie nie dałoby się grać Artą? Serio. Zadał takie pytanie. I reakcja była taka bardzo pozytywna, bo śmieszne pytanko, ale chciał konkretnej odpowiedzi. Była ona bardzo jasna dla was raczej. No nie ma takiej szansy. Choć. Na pewno wielu na to liczyło. Kolejne pytanie było o już stricte arte Czy Wargaming ma tutaj zamiar coś? w niej zmienić tak, aby na przykład miała więcej uszkodzeń, ale strzelała rzadziej, bo obecna rola wielu graczom wciąż się nie podoba. Yy, jasna, tutaj znowu jest informacja dla Was, nie będzie na razie większych zmian w Arcie, Wargaming lubi obecną Artę, no ja się z tym nie zgadzam, strasznie nienawidzę, to ogłuszanie jest tak irytujące, że masakra, ale podobno obecna Arta się przyjęła w grze i Wargaming ją lubi, więc Tutaj nie spodziewajcie się, że będzie jakiś mega ninja nerf, albo buff arty będzie raczej taka, jaka jest. I tak mi się wydaje, że z jednej strony arciarze są niezadowoleni i gracze też są niezadowoleni. Tak mi się wydaje. Bo jak czytałem Wasze opinie wcześniej pod filmem o arcie, to tak to wynikało, że obie strony są poszkodowane. No ale może tak miało być. Może tak miało być. Trudno powiedzieć. Mam jeszcze. Sporo pytań, o których będę chciał pogadać. Aczkolwiek wydaje mi się, że to zrobimy sobie już w trzeciej części, ostatniej. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zachęcam do ocenia, komentowania, subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnego odcinka. I słuchajcie, do zobaczenia. Hej!